Witajcie! Dzisiaj powtórka z dnia wczorajszego. Bombardowanie Habaziów. No i orka, proszę ja was. Ja tutaj walczę z Ciapkiem jak zwykle i ciężką broną. Poprawiałem te uszy tam, bo mi się urwało, tam wyleciały te mocowania takie, co łańcuchy trzymają. I musiałem założyć takie śruby twarde, dwunastki. Pozakładałem te śruby, skręciłem to, skontrowałem. No i w drogę. Trochę mi to czasu zajęło, bo nie mogłem śrub takich długich znaleźć, ale w końcu się udało. Poprawione brony i można jechać. No. A kolega już tam szaleje z pługiem. Także jedziemy. Przy okazji kupiłem trochę gratów do 60 tej czerwonej, żeby ją naprawić. O masz, a tu mu się pług zahaczył. Widzę. Opuścił mu się pług, jak on rozłoń, może się opadł niechcący. No i ten. No i kupiłem trochę gratów, pompę olejową, no i jeszcze takich parę drobiazgów. Także składamy silnik. Przy okazji powiem wam, że szukamy już różnych przyczyn, czemu on nie chce odpalić. No i będziemy zmieniali ropę w zbiorniku. Być może tam był jakiś badziew i ona nie chce na nim palić. Także wyczyszczę. Zleję tą ropę w tej chwili, jeszcze przepłukam może benzyną ekstrakcyjną. Tam butelkę wleję. No i zlejemy świeżą ropę. Zobaczymy jak to pójdzie wtedy. Jestem dobrej myśli. W każdym razie powoli dojeżdżamy tutaj do naszej roboty dzisiejszej. Tu jeszcze kawałek tej nawłoci muszę też zbombardować. Ale to sobie na koniec zostawię. Tam najważniejsze. O, tam nie wiem czy widzicie, za tą wierzbą tam już 60 pula. O, ja się tu zatrzymam, idę do niego sprawdzić co tam jest. O, opuścimy sprzęty, żeby tu się nic nie działo. O. No i idę zobaczyć. No, robota idzie pełną parą. Ciapek się sprawuje świetnie, powiem wam. Naprawdę bardzo dobry ciągnik na jakieś małe areały. Sprytny, mały skręt. Wszystko zrobi. Patrzcie, tu tur. Tam ciężka brona i idzie. No a 60? Jak burza. Jedziemy dalej. Szkoda czasu. Piękny dzień. Trzeba wykorzystać. Drona w górze. Tur w górze. Jedziemy. Oj, kolega coś chce. I kita! Poszedł! O, tu nie zahaczył, tam zahaczył. Patrzcie, co się dzieje. Opony będą zmieniane, słuchajcie.
Nie ma dwóch zdań. Ej, słuchajcie, tu wygląda na ładną ziemię. Nie znam się, ale ładna. Może dlatego, że mokra? Nie wiem. Wezmę próbkę, dam do badania. Dobra. Wsiadamy w to cudo i jedziemy. No i powiedzcie mi taką rzecz. Jest ładniejszy ciągnik na świecie od 325? Mi się wydaje, że nie, ale to kwestia gustu. No. Wracamy. Ja tam byłem w tej chwili koło kolegi, bo tam mi ktoś kiedyś postawił ambonę i ona się rozleciała. No i tak zostawili chłopu, proszę ja was. No a człowiek musi teraz sprzątać, no przecież ci myśliwi to swoją drogą, jak ustawiają te ambony, dobrze by było, gdyby o nie dbali. A jak ona się rozleci, trzeba by posprzątać, a nie tak zostawić. Teraz mam kłopot. No ale nic, jakoś sobie z tym poradzę. No i teraz tutaj trzeba, cholera jasna. Tutaj to nie jest ciekawie. Brona na dole. Tur do góry. Następny, ale no już spóźniały jest. Całe szczęście. No, następny. O, tu jeszcze jeden. Tu następny. Znowu na łańcuch odczepił. Widzicie, on mi się tu odczepia. Muszę to zaspawać, to ucho tutaj. O. O. Dobra. Teraz jeszcze tu trzeba to poprawić.
to mi się urwało też. Nie ma kiedy. Co to jest? 17. Cholera, nie wziąłem 17, bym przełożył na tą stronę i by trzymało się po tej stronie, tak? Włazi jedno w drugie. No i nie ma jak ruszyć. Dobra, zgasimy i zobaczymy, co ten człowiek chce. Łyka wody. Powiem wam tak. W porównaniu z robotą za granicą, gdzie tak jak powiedziałem wam parę razy, że tam się tyra jak niewolnik, przynieś, wynieś, pozamiataj, choćbyś był najlepszym fachowcem na świecie, to ta robota w polu, w tej ziemi, na swoim, u siebie, nic lepszego na świecie nie ma. Pozdrawiam wszystkich rolników. Dobra, idę zobaczyć do niego. Co on tam chce? I się zaraz wracam. No tak wygląda świeżo po orce. Robaki są, ale słuchajcie, jest też ruda żelaza. Nie wiem, czy tu coś będzie rosło. Nie znam się na tym, ale przechodziłem i tu chrupie. Nie wiem, czy to przeszkadza, czy nie. Mówcie, bo nie mam pojęcia. W każdym razie zobaczcie, tutaj też świeża ziemia, ale tu już widać, że to jest słaba, bo takie piachy, może trochę wypalone przez słońce teraz, bo grzeje ładnie, ale widać ewidentnie różnicę i tu można przyjąć z niemal całkowitą pewnością, że to jest ziemia z rowów i tu dosyć ładnie ona wygląda. O, jakie ładne, i to jest bardzo dobry znak. W każdym razie to trzeba będzie tą ziemię inaczej wykorzystać. Może, nie wiem, czy to się nadaje na ziemniaki, żeby tutaj taki kawałek rządek zasadzić. Co myślicie? Bo tu gdzie jest lepsza ziemia, będę chciał właśnie takie rzeczy lepsze posadzić. Coś, co mi będzie, co potrzebuje lepszej ziemi. A tu na tych piaskach to pewnie żyto, gryka. Nie wiem, co tam jeszcze. Po kolei. Idę zobaczyć, bo coś krzyczy. Coś mu tam nie pasuje. No cofa się, jedzie do przodu. Tam zapycha ten pług. Idę zobaczyć. No tu ładnie wygląda. I słuchajcie, jeszcze taki temat. Nie wiem, jak to zrobić. I co z tym zrobić. Bo tutaj to może by zamiast talerzówą teraz zjechać, to może by tą ciężką broną tutaj wpaść. Wrzucić na 60. Wrzucić na 60 i powolutku pyr, pyr, pyr i to wszystko rozwali. No i ten. No tu jest strasznie po prostu. Tylko czy teraz pytanie, czy to zostawić, żeby to przemarzło, zgniło? Czy to teraz, nie wiem, za parę dni wjechać ciągnikiem? Tu jest masakra. Orka na ugorze. Tu jest tragedia. Tu są takie, słuchajcie, zobaczcie, jakie korzenie. To wszystko trzyma tak.
To nic, może i ciężka brona to weźmie, bo widzę, że tam jechałem parę razy. Jakby to parę razy przejechał. Tylko talerzówka chyba lepsza, bo cięższa i bardziej to potnie. Tylko po talerzówkę znowu musiałbym jechać. A bronę mam tutaj. No i idzie. No i to jest robota. I poszedł. Dobra, wracam do ciapka. Ten ruch muszę też tutaj oczyścić. No, to jedziemy dalej. Żurawie przyleciały. No popatrzcie, no. Ale niespodzianka. Mam nadzieję, że je widzicie, ale piękny widok. One są tutaj u mnie co roku, ale teraz w styczniu? Powoli się zbliża zachód. Będziemy kończyli powoli na dzisiaj. Kranik paliwa tutaj, 25. No i trzeba było przedmuchać. Jedziemy dalej. Tutaj widzicie, orka tego kawałka już jest właściwie cała skończona. Tam jeszcze może dwa razy objedzie i to koniec. I szykujemy tutaj. Ale żeby nie było tak trudno jak z tej strony, bronuje, widać może tam taki kawałek, że to, żeby wzruszyć, zawsze to lepiej mi.